Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale i w tym odcinku pokażę Wam zakupy z Biedronki i słuchajcie, ostatnio sporo tych foodhauli na moim kanale, znaczy czy tak dużo? Nie wiem, natomiast nieraz nie pojawiają się długo, bo nie robię tak aż dużych, złożonych zakupów ze względu na to, że coś tam, jakieś zapasy mamy. A teraz przy naszych urodzinach po prostu rzeczy się pokończyły i dlatego częściej więcej tych foodhauli powstało. I teraz jak już jest, wiecie, wszystko wyjedzone z lodówki, ze spiżarki, wyprodukowane zostały z tego różne dania i tak dalej, czas uzupełnić zapasy i tutaj pierwsze takie zakupy większe z Biedronki, na które wydaliśmy 310 zł, bo jesteście zawsze ciekawi. Natomiast nie będę Wam czytać cen, bo to już by w ogóle zeszło bardzo długo, gdybym miała szukać na tym paragonie, więc ustawię Was jak zwykle w dobrej widoczności i zaczynamy. Nadmienię jeszcze, że jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, a oglądacie moje vlogi, odcinki zakupowe, to serdecznie zapraszam Was do zrobienia tego. Ten przycisk na dole z czerwonego subskrybuj powinien stać się szary. No i oczywiście, jeżeli takie odcinki Wam się podobają, to dawajcie łapkę w górę, a ja już teraz zaczynam Wam pokazywać. I słuchajcie, w Biedronce teraz była promocja na kinderkowe rzeczy. I już Wam pokażę. Widzieliście może, jak leżała cała sterta. Dam, da, da, dam. 9 takich dużych kinder czekoladek, na które no troszeczkę poszło, jeżeli chodzi o te zakupy. Natomiast normalnie kosztuje taka kinder czekolada 7 zł. Było 2 plus 1 na różne, można było miksować nawet te produkty kindera na różne produkty. Ja wzięłam po prostu 9 takich kinder czekolad dużych, ponieważ zajączek się zbliża i coś fajnie dzieciom od zajączka wręczyć. Także takie kinder czekolady zawsze spoko. No i słuchajcie, za 3 wychodziło 14 zł w takim układzie, więc podzielić na 3 wychodziło i tak sporo taniej, fajna opcja, a tak jak mówię, no, takie kinderki są zawsze dobre, dzieci ubóstwiają chyba wszystkie produkty kinderka, no bo kurczę, no jaja, jakieś szokobonsy, kinder bueno czy te czekoladki, to jest życie, to jest też moje ulubione słodycz, jeżeli mam już jakieś wybierać, to właśnie wybiorę coś od Ferrero, coś z kinderka. I kolejnymi rzeczami są jogurciki. Jogurciki Fruvita Pure. Ja akurat wzięłam tutaj 6 sztuk. To są maksiowe ulubione jogurty. Wy dobrze o tym już wiecie, bo przy okazji każdych zakupów po prostu się pojawiają. Są najlepsze, najczystsze, jeżeli chodzi o skład. Nie są w ogóle niczym słodzone, nie są słodkie. Można fajnie dziecko przyzwyczaić do picia czegoś takiego, że to nie musi być, wiecie, słodki serek jeszcze z jakimiś tam chrupkami śniadaniowymi, wiecie o co chodzi, z takimi płatkami czy coś, może być to po prostu zwykły jogurt. Kolejną rzeczą jest taki serek. Ja takich serków nie kupuję. Jak pamiętacie moje foodhaule, to wiecie, że za bardzo takich serków nie kupuję. Natomiast przyjrzyjmy się jego składowi. I słuchajcie, tutaj jest mleko, śmietanka, oczywiście cukier, aromat, pokruszona laska wanilii, aż 0,02%, barwnik i tyle. Krótki niby, natomiast ten cukier tutaj już jest, ale czasami powiem Wam, po pierwsze, nie mogę znaleźć mojego twarogu, tego light, który kupuję, albo półtusty. Po drugie, czasami jak się, wiecie, zejdą dzieciaki, to fajnie im zrobić jakieś placuszki czy naleśniki właśnie szybko z takim serkiem. Wtedy nie chce mi się twaroszku robić takiego, jak ja zawsze robię, wiecie o co chodzi, kremowego. Tylko można coś takiego wyjąć, ale to naprawdę od okazji. Nie jestem fanką tych serków za bardzo. Jakoś tak wzięłam i już. Kolejnymi rzeczami są parówki i to jest odkrycie naszego Maksia. Słuchajcie, te parówki z kurczaka, on je bez żadnego tam chlebka, bez niczego, bo mówi, że są pyszne. Pyszne, jak on to mówi. I nie widziałam ich nigdy wcześniej. Jak widzicie, jest to marka Berlinki. Berlinki Kids. 90% delikatnego mięsa z kurczaka. I one są takie z tych właśnie długich. I są dobre. To znaczy, ja nie jadłam. Moje dziecko rekomenduje. Chociaż jest wybredny.
Jeden raz kiełbasa żywiecka z szynki. Majonez pudliszki, choć ja już poczyniłam kroki w znalezieniu mojego ukochanego majonezu i mam nadzieję, że jak przyjdzie do mnie, to będzie właśnie ten smak. Jak przyjdzie, to oczywiście Wam pokażę, ale póki co ja i tak nie jem, bo czekam na tamten. Natomiast jak robię jakiś sos, to czasami po prostu łyżka majonezu jest potrzebna i wtedy używam właśnie tego z pudliszek. I zaopatrzyłam się w zapasik parówek z cheddarem. Parówek tarczyński, te są według nas najlepsze i wiecie, że ja mam czasem różne takie fazy, a to na jakieś tam berlinki z habanero, a to jakieś krakusa zwykłe, mam po prostu fazy, ale ta faza na tarczyński trwa już jakiś czas i nadal ją ciągnę i parówki Wam polecam. Data, słuchajcie, miesiąc do przodu, więc kupiłam 4 opakowania. Takie 3, one są takie mniejsze, krótsze, więc takie 3 fajnie wchodzą, dobre, są naprawdę dobre. 2 razy mozzarella, ser tarty i tutaj też data jest dosyć długa, do 14 kwietnia, więc niech sobie leżą, ale będą mi tak potrzebne wcześniej, bo jak tutaj widzicie kawałek, kupiłam również 3 cukinie, będę je dzisiaj przygotowywać, wybebeszać i robić z nich cukinie faszerowane. Mięso już mi się rozmroziło, także będę robić cukinie faszerowane i na pewno będą one obsypane mozzarellą. Jeżeli już wiecie, chodzi o fazę końcową, to niech będą z serem, będą przepyszne. Dalej, jabłka, tu mam 3 ligole, a tutaj 3, taki, no więcej, drugie tyle, Jona Gold. Moje ulubione to właśnie te 2 gatunki jabłek, rodzaje. Jakoś tak najbardziej odpowiadają mi pod względem tego, że są twarde, soczyste i niezbyt słodkie. Pycha. Tutaj akurat w Action, na chwilę wlecieliśmy do Action, ponieważ jak zwykle standardowo skończą się zapasy, już skończyły się zapasy baterii, a to przy dzieciach, to ja po prostu nie muszę mówić, że to jest moment. Pstryk i baterie wszystkie w tych wszystkich zabawkach pożarte, także baterie muszą być, one nie są za specjalne, no ale... Wiecie, dziecko nieraz zmieni baterię mu się i on pójdzie z tą zabawką i nie wyłączy na przykład, tak? I te baterie szybko się wyładowują i to jest bardzo częste. Teraz nie sposób jest przypilnować wszystkich zabawek, które gdzieś tam się marnują te baterie i wyczerpują. Dlatego niech będą. Mój ulubiony sereczek razy 2. Ja powiem Wam, że przez te urodziny to pochłonęłam chyba z 6 takich robotek albo z 7. Zawsze kroję na deskę, on jest naprawdę przegenialny, bardzo, bardzo dobry, no i niestety bardzo drogi, jak na taki mały sereczek, tu jest dosłownie 100 gram, on kosztuje 7 złotych, to jest tragedia w tej chwili. Tasie mleczko, Dzień Kobiet się zbliżam, już też kupiłam wcześniej inne rzeczy, ale to już z poprzednich zakupów, takie drobne zakupy robiłam jeszcze w międzyczasie, już Wam nie będę pokazywać. I owolowo, czyli te musy, które też często polecam, bardzo czysty, prosty skład, jak widzicie, bez dodatku cukru. I tutaj mam brzoskwiniowo, owolowo, jabłkowo i truskawkowo. Bardzo dobre, polecam, Biedronce. 3 złote. Teraz chyba nawet już nie zwróciłam uwagi, czy 3,29 i nie zwróciłam uwagi, bo ja mam Gouda, nasz ulubiony ser, ale jego cena naprawdę to jest przeginka. Ostatnio kupowałam w promocji, gdzie był 10,99, jeżeli kupi się 2, a teraz już jest z powrotem po 13,99 i słuchajcie, ja pamiętam, jak latem kupowaliśmy go po 7,99 za 300 gram, to była super okazja. I on był długo w Biedronce za tą kwotę, a teraz jest jakieś nieporozumienie. Drugie tyle. Porażka. Ale naprawdę jest, nie jest dobry, no niestety. Znaczy dobrze jest dobry, ale szkoda, że tyle kosztuje. Precelki. 2 razy. Passata Mutti. Nasza ulubiona, idealnie kwaśna, idealnie słodkawa, delikatnie słona. Jak mówię idealnie kwaśna, to mam na myśli to, że nie jest bardzo kwaśna. Mój mąż nie lubi tej takiej typowej kwasowości pomidorowej, dlatego też często nie jadł pomidorówek, sosów pomidorowych i tak dalej, ale ta passata jest po prostu fenomenalna i naprawdę odczarowuje to takie, ten taki kwaśny smak pomidorów. Zresztą tutaj jest, o zobaczcie, sweet.
I ona trochę taka sweet jest, bardzo dobra. Składnie oczywiście też bardzo prosto. I dwa razy sos Barilla. Barilla Arabiata, czyli z chili, z chili. I bazyliko, czyli sos pomidorowy z bazylią. I ja zawsze Wam polecam, bardzo dobre. I już zbliżamy się ku końcowi, moi drodzy. Coś, czego dawno nie kupowałam, natomiast kiedyś było to u nas często. Jest to spód do pizzy na bazie mąki pszennej. Ale słuchajcie, ten spód do pizzy, z czegoś takiego z niej nie robię. Raczej robiłam do tego, wiecie co? Dam Wam tipa na to. Robiłam do tego taki sos z kurczaka, butter chicken, lub taki, wiecie, inny, trochę taki indyjski posmak, żeby miał, albo tikka masala, coś takiego. I właśnie wylewałam na połowę, składałam i był taki pierog. To podgrzane jest bardziej elastyczne, naprawdę, no fajne, fajne to jest, fajne to jest. Więc kupiłam dwa pakowania, to są po dwie sztuki i to może leżeć do 18 kwietnia, więc myślę, że wykorzystamy spokojnie. Dwa razy sok z Biedronki, pomarańcza, grapefruit, pitaya. Ten jest moim ulubionym, jeżeli już mam pić sok. No i mandarynka 100%, chłopaków ulubiony z kolei. I ostatnią rzeczą już są ziemniaczki już gotowe z papryką. To bardzo polubiłam, bardzo polubiłam. Zobaczcie skład. Wiem, że pewnie przez sposób przyrządzenia, przez to, że one są już gotowe i są, wieście, tą metodą sous vide przygotowane, to tracą jakieś tam właściwości odżywcze. Pewnie, na pewno, no tak? Tak. Chociaż jest tu napisane, że bez utraty wartości odżywczej, witamin, aromatu. Także mam nadzieję, że dużo nie tracą. Ale to już nie to samo, co świeżo obrane, ugotowane ziemniaczki. No musicie się zgodzić akurat z tym stwierdzeniem. Tu mamy składniki. Ziemniaki, olej, sól, przyprawy i koniec tak naprawdę. Więc dlaczego sobie nie ułatwić? I słuchajcie, jak ja się narobię kotletów, suróweczek i tak dalej, to później takie ziemniaczki wlatują w dosłownie sekundę. One są już ugotowane i teraz tak, tutaj mamy 6-8 minut, o mój paznokieć, fuj, 6-8 minut podgrzewanie na patelni, 2 minutki w mikrofali, 10-15 minut w piekarniku lub na grillu 15-20 minut. Ja używam zawsze tej opcji, właśnie tej z piekarnikiem, natomiast zdarzyło się ze dwa razy, że w mikrofali odgrzewam i też były bardzo dobre, także ja polecam ogólnie bardziej ten smak z papryką, niż te z rozmarynem, bo one są troszkę takie ziemiste. Ale suma summarum, jeszcze Wam powiem tip na te ziemniaczki. Polecam posypać je jeszcze trochę solą i przyprawą do ziemniaków, będą jeszcze lepsze. I naprawdę są bardzo dobre. Polecam, 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 polecam. I data też jest bardzo długa. Zobaczcie, do 28 kwietnia, że mogą leżeć sobie śmiało w lodówce. Także tak, wszystko Wam już pokazałam. Dajcie znać, co ostatnio fajnego kupiliście, może jakąś nowość upolowaliście, zauważyliście na półkach sklepowych, a ja nie, to z chęcią posłucham. A jeszcze Wam pokażę na koniec. O, bo tak sobie stał na samym końcu, olej kujawski i on był w promce za 19 zł za 2 litry, więc rewelacyjna cena jak na teraz. O, teraz Wam już pokazałam wszystko. Dobra, kochani, tak jak mówię, czekam na Wasze komentarze, żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dziadka. Trzymajcie się. Pa, pa!